Z okazji 20-lecia The Sims przedstawimy Wam 20 modów do klasyka. Co prawda w ogólnym rachunku tych rzeczy jest więcej niż 20, ale niektóre są pogrupowane w jednej kategorii ze względu na podobieństwo ich funkcji. Staraliśmy się znaleźć coś przydatnego, wpadnie też trochę creepy i szalonych rzeczy. No to lecimy. Synchronizacja umysłów. Dziwna lampa, którą stawiamy na parcelach w dzielnicy show biznesu. Dzięki niej producenci zawsze będą zachwyceni naszymi występami. Wystarczy ją postawić gdziekolwiek i działa na całą działkę. Pudło pełne magicznych składników. Zrobione na modelu pudełka przynoszonego przez tajemniczego gościa na początku rozgrywki. Znajdziemy w nim wszystkie magiczne składniki, które trafią do ekwipunku Sima w ilości 255 sztuk. Do tego wszystkie kryształy, dzięki którym można nauczyć się nowych umiejętności magicznych oraz 10 tysięcy magimonów. Kosztuje 6660 simoleonów. Ciasto urodzinowe. Ciasto zrobione na modelu urodzinowego ciasta dostępnego w grze. Daje możliwość postarzenia dziecka na dorosłego Sima bez konieczności użycia magii. Fasola, po której można się wspiąć po fasolki. Albo mod na to, żeby fasola, która urosła, stała się stuprocentową fasolą, po której można wejść. Jak wiadomo, z fasolami jest tak, że rzucamy w nieskończoność zaklęcia i nie dość, że nie zawsze nam ona wyrośnie, to na dodatek tylko raz na milion lat urośnie na tyle, żeby móc się po niej wspiąć. Pierwszy mod dotyczący tego problemu to po prostu przedmiot zrobiony na modelu pelargonii na energię słoneczną. Kosztuje 149 simoleonów. Możemy to kupić w trybie kupowania, kliknąć na opcję fasoli, która obok się pojawi i wspinamy się do góry. Może animacja nie jest najpiękniejsza, ale jak ktoś nie ma cierpliwości czekać na zwykłą fasolę, to można przymknąć oko. Poza fasolą możemy też sobie wybrać kryształy umiejętności magicznych. Natomiast drugiego moda nie da się kupić, po prostu wpływa na fasole, które wyrastają na parceli aktywnego czarodzieja. Co godzinę rośnie jeden fragment fasoli i staje się ona całkowicie funkcjonalna, żeby wspiąć się do Willa. Mod na to, żeby smoki nie zionęły ogniem. Macie problem z upilnowaniem jaja i zawsze się wam wykluwa super agresywny smok podpalający wszystko, co napotka na swojej drodze? Teraz nie będzie takiego problemu. Wszystkie smoki są spokojne i do rany przyłóż. Tej modyfikacji również nie trzeba szukać w trybie kupowania, działa sama z siebie po wrzuceniu do folderu. Koniecznie zobaczcie instrukcję, bo ma inną lokalizację niż pozostałe pliki. Mod kołyska, dzięki której bez cierpienia sprawimy sobie potomstwo. Pragniesz, aby twój Sim był samotnym rodzicem? Ten mod mocno nam poszerza perspektywy. Za jednego simoleona można kupić kołyskę w trybie kupowania, a następnie kliknąć na nią i wybrać płeć dziecka oraz odpowiedni kolor jego skóry. Za chwilę kołyska stanie się dzieckiem i wasz Sim zostanie szczęśliwym rodzicem, bez tego irytującego uważania w dupę innym, płacenia za zabawy w łóżku itd. Korzeń, który daje nam od razu magiczne zaklęcia z wiecznego cudotwórcy. Zrobiony na modelu przedmiotu korzeń problemu. Wystarczy kupić go w trybie kupowania za 198 simoleonów. Według opisu na stronie, każde z wybranych zaklęć powinno zadziałać 300 razy. Są też zaklęcia dziecięce. Komputer.
Dzięki temu komputerowi, gdy szukamy pracy, pojawia się od 7 ofert wzwyż. Jeśli jednak żadna praca nie przypadnie nam do gustu, wystarczy ponownie kliknąć opcję szukania zatrudnienia i zostaną nam wylosowane kolejne propozycje. To dobra odmiana dla tych, którzy są zmęczeni czekaniem na nowy dzień i nowe oferty, a wyjątkowo chcieliby podjąć pracę w szczególnie ważnej dla siebie karierze. Znak, który uniemożliwia pojawienie się na parceli syfów typu karaluchy, muchy, skunks, el bandito, nieświszczuki, niedźwiadek, niejadek. Działa jak znak odstraszający zwierzaki. Miska dla zwierzęcia, która uczy go wszystkich umiejętności. Kosztuje 1000 simoleonów i chyba nic więcej nie trzeba dodawać. Zwierzak po jednym kęsie przy smaku znajdującego się w tej misce z miejsca wymaksuje wszystkie skille. Telefony, które wezwą tragicznego klauna i niedźwiadka niejadka. Są też telefony do panny Lucyny, DJ-a, kaowca Kamili, Yeti Joaśki, ale nie polecamy ich, bo postać potem trzeba usunąć kodem Move Objects i często powoduje to buga, który wywala grę do Windowsa. Dlatego polecamy tylko telefony do tragicznego klauna i niedźwiadka, bo oni zawsze samoczynnie opuszczają parcelę. Jest też telefon wzywający pannę Stanisławę. Jest bardziej bezpieczny od pozostałych. Stanisława po przybyciu na nasze włości może nakrzyczeć na Sima, zbić go torebką, a po tych wszystkich wrażeniach można ją poprosić o opuszczenie parceli i stetryczała staruszka zostawia nas w świętym spokoju. Wychodek i toj-toj, które napełniają na maksa wszystkie potrzeby. Nie da się ich użyć, jeśli potrzeby są zaspokojone. To tak, gdyby ktoś chciał nadużywać ten przedmiot. Zestaw rzeczy z abrakadabry. Kołowrotek, ul i maselnica, z których da się korzystać będąc w tragicznym nastroju. Zestaw przedmiotów, lustro, atlas, sztaluga i półka na książki, z których można nabijać umiejętności będąc w kiepskim nastroju. Ten zabawkowy klaun. Zabawka, którą Sim chwilę się pobawi, następnie klaun, który ma na imię Bozo, stanie się żywy i z uporem maniaka zacznie podpalać cały nasz Simowy dobytek. Polecamy dla większych wrażeń tylko 180 simoleon. Następny komputer. Zrobiony na modelu komputera Intel dostępnego w Sims Online. Możemy uczyć się przed nim umiejętności. Dodatkową funkcją jest to, że działają na nim aukcje internetowe, co daje możliwość wylosowania różnych przedmiotów dekoracyjnych, które normalnie są dostępne tylko na parcelach publicznych. Po zakupie takiej rzeczy następnego dnia przyjdzie do nas kurier i zostawi nam paczki z naszymi zakupami. Nawiedzony nagrobek. Kupujemy go w trybie kupowania w dziale dekoracji za 93 simoleony. W nocy wyłoni się z niego duch, który czasem pojawia się przy ognisku, gdy Simowie opowiadają sobie straszne historie. Krasnal. Kupujemy go za 86 simoleonów. W nocy będzie nieruchomy, natomiast w dzień ożyje i zacznie pielęgnować nasz ogród. Alternatywa dla osób, którym nie chce się bawić z zaklęciem ożywienie. On jest większy niż byś chciał, bo on chce zbawić cały świat, bo on wie, czego nie wiesz ty, bo on o świeżce ciągle śni. Krasnal.
Krasnal. Niestety Krasnal z zaklęcia ma więcej ciekawszych zachowań niż ten mod. A, o to co? To co za fla? Delfa. Ta fala. Telegrafi mozokala. Maszyna do pisania z The Sims Online, jeśli ktoś tak bardzo ją polubił. Daje pieniądze za pisanie. Im lepszy poziom kreatywności, tym więcej kasy. Teleporter ściągający wybranego Sima na parcelę. Zrobiony na modelu teleportera z Sims Online. Kosztuje 2546 simoleonów. Wybieramy nim Sima, który w tej chwili ma się pojawić na naszej parceli. Magiczne lustro. Prawdziwy kombajn, jeśli chodzi o możliwości. Jego główną funkcją jest to, że możemy nim polepszyć kontakty na przyjacielskie albo miłosne ze wszystkimi sąsiadami, mieszkańcami centrum, gwiazdami itd. Jeśli pracujemy bądź jesteśmy gwiazdą, możemy dać sobie awans. Poza tym podwyższymy punkty umiejętności, zainteresowań i osobowości oraz polepszymy nastrój. Jest zrobiony na modelu lustra ze światowego życia, tylko w innej kolorystyce i kosztuje 1000 simoleonów.